A ja Państwa teraz zapraszam na krótki felieton z wydarzeń, jakie mają miejsce w Krakowie, bo trwa cały czas Festiwal Młodych, no i jest Strefa Ciszy. Światowe Dni Młodzieży to nie tylko spotkanie młodych z całego świata i wspólne świętowanie, ale przede wszystkim czas na modlitwę. Dla tych, którzy w centrum Krakowa poszukują miejsca na chwilę spokoju i zadumy, pomocna będzie Strefa Ciszy. Strefa Ciszy to jest przestrzeń w mieście, w Krakowie, który jest teraz miastem młodzieży, festiwali, różnych spotkań, radości, Ewangelii. I właśnie w tym wszystkim potrzebna jest także jakaś przestrzeń wyciszenia się, modlitwy. I tę przestrzeń staramy się zrobić tutaj w Kościele Świętego Marka, żeby w tej radości każdy mógł mieć także taką równowagę. Trochę przychodzi i do tej izdebki przysłowiowej i modli się w ciszy. Jezus odchodził na pustynię, na miejsca pustynne, modlił się, przebywał tam sam na sam z Ojcem i właśnie uczył nas, żebyśmy na modlitwie nie byli gadatliwi, jak poganie. To nie jest nasz pomysł. To jest coś, co funkcjonuje w ramach Światowych Dni Młodzieży. Od samego początku były takie kościoły, też w innych miastach, które organizowały Światowe Dni Młodzieży. A jest to, wydaje mi się, coś, co wynika po prostu z naturalnej potrzeby tego, żeby był właśnie ten czas na skupienie, na chwilę refleksji i odetchnięcie w Jego obecności. Przygotowywaliśmy się rok. Przede wszystkim każdy z nas, kto tu jest wolontariuszem, modli się osobiście w ciszy, co najmniej pół godziny dziennie. Pilnujemy, by była cisza w kościele, też mamy informacje, jak się modlić w ciszy, ale też służymy poza kościołem ciszy, czyli udzielamy takich podstawowych informacji i pomocy dla pielgrzymów. This is a nourishing experience that one find. Jest to niezwykłe wydarzenie, które daje nam poczucie obecności Ducha Świętego. Nadaje ono sens i uświadamia nam, że istnieje jedna osoba, którą jest Jezus Chrystus. To On daje nam życie. Uważam, że jest to świetny pomysł, ponieważ w większości kościołów jest wielu ludzi, hałas i śmiech. A tutaj jest cisza. I można się spokojnie pomodlić w ciszy. Myślę, że jest to najlepsze miejsce do odwiedzenia. Nie jestem tutaj długo, ale uważam, że to wydarzenie jest naprawdę ważne dla pielgrzymów i jest świetną okazją do zobaczenia relikwii świętej Teresy. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ jestem pierwszy raz w Krakowie, jest to mój pierwszy dzień i chciałam pójść do jakiegoś kościoła, ale nie poszłam, ponieważ wszędzie było pełno ludzi. Jednak trafiłam tutaj. Nie widziałam wielu twarzy z innych krajów modlących się tutaj. Uważam, że jest to świetne miejsce do medytacji.